Hej, witam was serdecznie. Ja jestem Ethan, a to będzie taki troszkę filmik z Daisy. Nie tyle gameplay, co pokazanie, w jakim kierunku prawdopodobnie ta gra zmierza. Stąd też właśnie możemy zobaczyć nowe lokacje, nowe widoki i całkiem nowe, ciekawe miejsca, na których będzie mogła się rozgrywać walka bądź to survival. I należałoby zwrócić uwagę na jeden istotny fakt. O ile wydarzenia w Czarnorusi miały miejsce kilka, może kilkanaście miesięcy po wybuchu epidemii, jedynie tam zastaliśmy opuszczone domy, o tyle na nowych mapach świat przedstawiony jest jakby kilka bądź nawet kilkanaście lat po tym wybuchu epidemii. Natura przejęła to, co do niej należało, a ludzie jakby zaadaptowali się do nowych warunków. Stworzyli oczywiście swoje bazy, nowe miejsca, w których mogli czuć się bezpiecznie, jak również może nawet próbowali odzyskać stare, utracone tereny. I o ile aspekt militarny na starej mapie mieliśmy przedstawiony w sposób zorganizowany, czyli po prostu bazy wojskowe, o tyle na nowej mapie możemy znaleźć sporo lokacji przedstawiających bazy zrobione niemalże w sposób prowizoryczny. Z jakiejś blachy, worki z piachem i właściwie tyle. Sądzę, że takie rozwiązanie może spowodować to, że część osób postanowi się tam osiedlić, a przy okazji stworzy to pole do ciekawych walk. Same miasta troszkę też się zmieniły. Jest tutaj już oczywiście troszkę bardziej mroczno. Jak już mówiłem, wydarzenia są przedstawione o wiele później niż to miało miejsce na starej mapie, ale też możemy znaleźć kilka ciekawych lokacji, jak na przykład jakiś bunkier, do którego teraz macie okazję zobaczyć wejście. I o ile samo wejście do bunkra prawdopodobnie może być tylko jedno, to może być to bardzo dobre schronienie, jak również, można powiedzieć, niezła pułapka dla osoby nieuważnej, która postanowi się tam osiedlić i zostać. No i oczywiście posiadanie samej latarki może mieć znacznie ważniejsze znaczenie. Idąc dalej, już opuszczając tą ciemną lokację, należy wspomnieć o tym, że sposób, właściwie wykorzystanie renderingu ma być podobny jak w Armię Trójcy. Miejmy nadzieję, że przy nowym patchu dodatkowo jeszcze usprawni to działanie całego systemu. Jak również w tym miejscu należałoby wspomnieć, że wielkość mapy ma być raczej zbliżona do tej, którą mamy obecnie, i choć przedstawione tutaj symbole czerwonej gwiazdy raczej według autorów nie są nawiązaniem do jakiejś faktycznie istniejącej lokacji, o tyle można tu mieć pewne przypuszczenia. Ale co do jeszcze ciekawych innych rzeczy, to właśnie widząc te trzy kibelki, można odkryć jedną bardzo ciekawą rzecz, a mianowicie tajny schron, który przedstawia, nie wiem, może jakieś laboratorium, które było w tym miejscu zorganizowane, może jakąś tajną bazę badawczą, chociaż trzeba by powiedzieć, że wejście przez kibelek chyba jest dosyć śmieszne. I oczywiście na sam koniec coś, co mi się kojarzy z filmem Jestem legendą, czyli po prostu ostatni bastion za wielkim murem, gdzie prawdopodobnie chcieli się schować wszyscy ocaleni przed zarazą. Z przedstawionych screenów widać, że niestety to się nie udało. Miasto również jest opustoszałe. No i to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że zostawiacie łapki, komentarze i oczywiście subskrypcje. Trzymajcie się ciepło. Hej!